Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Ale mamy, znaleźliśmy, spotkaliśmy się w Bawarii z Wiktorem Pękalą, człowiekiem, który dowiedział się, czym są loty narciarskie. No to czym są? Są czymś zupełnie innym niż się spodziewałem. To znaczy, no spodziewałem się, że to jest szalone, ale nie miałem tak dużego respektu, szczerze powiedziawszy, do tego. Zanim tutaj przyjeżdżałem, to myślałem, a dadzą tam belkę w lesie, no to obojętnie jak się nie odbijesz, to cię tam zasmyczy na ten 200 metr. Rzeczywistość okazała się trochę brutalna, ale była to dobra lekcja pokory, no bo tu jednak trzeba mieć trochę tego szacunku, respektu. No ale też nie ukrywam, no bo bałem się przed pierwszym skokiem, przez co na pewno się pospinałem się dość mocno w pozycji. Ten pierwszy skok z wysokiej belki zupełnie mi nie wyszedł. To była wręcz walka o życie w tym pierwszym skoku, dlatego potem też nie miałem od razu takiej pewności i ja tę pewność łapałem ze skoku na skok. No i zabrakło trochę jeszcze tego jednego dnia, tego odwołanego czwartku, żeby czuć się już tak całkowicie pewnie, bo no ze skoku na skok wyglądało to coraz lepiej, no ale musiałem łapać tę pewność i myślę, że ten pierwszy skok też miał na to wpływ, że trochę więcej czasu mi to zabrało. Najdłuższy skok to lot, nie skok. Ile metrów? No 163. Jak tutaj przyjeżdżałem, to mówię 200, musi być to 200. Ale rzeczywistość okazała się inna. Pokazała mi, że loty narciarskie wcale nie są takie łatwe, zwłaszcza kiedy ma się problemy w locie pewne. To znaczy ja skaczę stabilnie, ale popełniam błędy w locie, które skracają moje skoki i no tutaj to było jeszcze spotęgowane, powiedzmy, z tymi mniej pewnymi skokami. No ale tak, był to lot i ważne, że mój rekord życiowy obecnie jest takim rekordem, taką odległością, której raczej nie da się skoczyć na skocznika 125. Wiktor, jak zostaje się przed skoczkiem, tak w skrócie, żeby ktoś wysłał tobie zaproszenie, czy chciałbyś spróbować swoich sił na mamucie? Oj, na mamucie to no ja już jestem w tej grupie, już drugi sezon w zasadzie, więc też mnie znają. Mieliśmy takie, powiedzmy, drobne kwalifikacje w Willingen, tam przyglądali się nam i tam osoby z jury i trener. No i potem kto chciał w zasadzie, to musiał być dopuszczony po prostu przez trenera. Ja już z nimi trochę jeżdżę, więc wiedzą, że żebym sobie poradził. Okazało się, że było naprawdę trudno, ale no, dałem radę. Każdy skok był tutaj w zasadzie, no może nie każdy był bezpieczny, bo dwa miałem dość niebezpieczne, ale takie skoki też pokazują, że mimo przeciwności przeżyłem. Smakujesz tych obiektów, tego świata. Byłeś m.in. w Lake Placid, teraz tutaj w Oberstdorfie, także w Willingen. Gdzie jeszcze tej zimy? No właśnie tej zimy to już chyba niestety koniec. Szczyrk K70 na Igielicie, tylko nie wiem, czy nie będę się bał skakać na skoczni K70, gdzie nie ma takiego oporu powietrza zaraz po skoczni do lotów narciarskich. No cóż, ten sezon już raczej dla mnie się zakończył. Bardzo bym chciał Vikersund, bardzo bym chciał Planicę, no ale tam jest to niestety niemożliwe raczej. To po starej znajomości. Co zrobić, żeby zobaczyć twoje materiały na YouTubie? Wpisać Wiktor Pękala w wyszukiwarce chyba tylko. Takie to proste. Zapraszamy. Dzięki, Wiktor. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. I zapraszam również na mój kanał, bo stąd również będzie filmik. Z GoPro skakałem i akurat ten mój rekord życiowy 163 został nagrany. Także zapraszam i dziękuję również. Zapraszamy.